Anita z sanatorium miłości przeżyła koszmar. W tle wielkie pieniądze i depresja. Anita z piątej edycji Sanatorium Miłości nie ukrywa swojej bolesnej przeszłości. Kuracjuszka zdradziła, że niegdyś została oszukana przez osobę, której ufała. Straciła wtedy majątek. W niedawnym wywiadzie dla serwisu plotkarskiego opowiedziała także o innych problemach, z którymi musiała się zmierzyć. Anita z Bydgoszczy dała się poznać jako osoba niezwykle energiczna, ze specyficznym spojrzeniem na życie. Jej zdaniem potencjalny partner przede wszystkim powinien móc zapewnić jej godne życie. Takie podejście do pieniędzy może być efektem bolesnych przeżyć z przeszłości kuracjuszki. Sanatorium Miłości 5. Anita straciła fortunę. Los jej nie oszczędzał. Anita z Sanatorium Miłości 5 ma za sobą dwa bolesne rozstania. Choć rozwód z pewnością był dla niej ciosem, nie on sprawił jej najwięcej kłopotów. Po zakończeniu związku małżeńskiego kuracjuszka związała się z mężczyzną, który czyhał na jej majątek. Anita opowiedziała o problemach psychicznych. Życie boleśnie ją doświadczyło. To poskutkowało problemami psychicznymi, z którymi Anita zmaga się do dziś. W rozmowie z Pomponikiem zdradziła, że trudno jest jej funkcjonować bez leków antydepresyjnych. Człowiek nie daje sobie z tym rady i psychiatrzy, psychologowie pomagają. Tak naprawdę to chyba od roku dobrze funkcjonuje na antydepresantach. Czasami bez tych tabletek się nie daje rady, wyznała szczerze.